Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Między Wierszami. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie Julianowi Przybosiowi. Tytuł naszego spotkania to Julian Przyboś, wygnaniec ptaków, a naszymi gośćmi będą pani Katarzyna Wójcik i pan Radosław Romaniuk. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w Lesznie. Pokrótce przedstawię sylwetki naszych gości. Pani Katarzyna Wójcik, doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka książek, na co dzień zajmująca się dziennikarstwem literackim. Współpracuje m.in. z czasopismami literackimi, takimi jak Nowe Książki, Topos, Twórczość i Wydawca. Jest współautorką i współprowadzącą program literacki Gadające Głowy w TVP Bydgoszcz. Pan Radosław Romaniuk, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, eseista. Autor tomu szkiców poświęconych myśli filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja, dramat religijny Tołstoja, zbioru esejów biograficznych One oraz dwutomowej książki Inne życie, biografia Jarosława Iwaszkiewicza. Edytor dzienników, esejów, listów, przekładów poetyckich i wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, Konstantego Jeleńskiego i Czesława Miłosza. Publikuje również podcast Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry, tak. Dzień dobry, witamy. Ostatnio mówiliśmy na spotkaniu z cyklu Między Wierszami o Grochowiaku, Herbercie i Różewiczu. No i w tych rozmowach pojawił się Julian Przyboś. Został wywołany do tablicy. Troszeczkę nie, może niefortunna to była anegdota. Dotyczyła właśnie tego, jak Przyboś na posterunku, powiedzmy, dokonał żywota w oborach w Domu Twórczości Literatów, ale został przywołany i z pełną świadomością i konsekwencją, dlatego że cały czas tutaj omawiamy skamandrytów i krążymy wokół tej grupy literackiej, a chcemy też troszeczkę jakby przejść w inne rejony. I teraz z Warszawy, z kawiarni Mała Ziemiańska, z pod Pikadorem przenosimy się do Krakowa. I gdzie jesteśmy? Na Łobzowskiej czy w Pajperówce? Możemy być na Łobzowskiej. No to w takim razie musimy troszeczkę teraz porozmawiać. Może przybliżymy Państwu środowisko awangardy krakowskiej i skąd ten nasz Julian Przyboś się wywodzi. No właśnie, ja myślę, że może zaczniemy od wyjaśnienia tytułu Wygnaniec Ptaków, bo to brzmi dosyć enigmatycznie, a to też nam pozwoli troszeczkę zawęzić obszar naszej dyskusji. Wygnaniec ptaków to jest fraza zaczerpnięta z wiersza z tomu, z jakiego tomu? Równanie serca, tak, dokładnie. To jest ten tak zwany przełomowy tom Przybosia, powstały w latach 30. Nie wiem, czy masz życzenie przeczytać? To jest fraza pojawiająca się w tytułowym tomie Równanie serca. Ona jest frazą rzeczywiście taką, która daje wiele do myślenia, bo pojawia się w przedziwnym kontekście. Ja przeczytam tylko początek. Powietrze uduszono sztandarami. Pod wszystkie triumfalne bramy zbuntowani podkładają dynamit. I to już powiem z pamięci. Kim jestem? Wygnańcem ptaków. Właśnie ja się zastanawiam, czy tu nie mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo kim jest ten wygnaniec ptaków? Jeżeli pomyślimy o tej pierwszej twórczości Przybosia, czyli o latach, Przyboś debiutował w 22 roku i dwa jego pierwsze tomy właściwie obracały się wokół takiej społeczności pracującej. Tam byli robotnicy, sprzedawcy, czyli ludzie, bohater tej poezji, tych dwóch pierwszych tomów, to jest po prostu człowiek,
który właściwie jest pracą. Ta praca jest bohaterem tych tomów. Jest mrówką, jest częścią społeczeństwa. Tak, tak. A też z drugiej strony tam się pojawia fascynacja Przybosia miastem, techniką, właściwie tym całym boomem industrialnym, który miał wtedy miejsce. Natomiast tutaj czytamy o wygnańcu ptaków, czyli jest jakby zupełnie odwrotnie. Człowiek, który wyrzucił ptaki z miasta, budując te wszystkie fabryki i domy, teraz jest ich wygnańcem. Jak mamy to rozumieć? To jest bardzo ciekawy przykład tej wieloznaczności Przybosia, bo ty tutaj mówisz o tym, że człowiek, który wygnał ptaki, jest wygnany przez nie również, tak? Natomiast ja zawsze myślałem o tej metaforze troszeczkę w inny sposób. Myślałem o tym, że ona jest w gruncie rzeczy prostą metaforą związaną z takim głębokim powinowactwem z naturą i głębokim powinowactwem z czymś pierwotnym, z czymś reprezentowanym przez w gruncie rzeczy tradycję. Bo Przybosz był takim absolutnie konsekwentnym awangardzistą, był jakimś kodyfikatorem zasad wręcz awangardy. No, pewne jego frazy typu najmniej słów są jakimiś uniwersalnymi po prostu metaforami dotyczącymi w ogóle awangardy. Natomiast to był taki poeta, który źródła awangardy tak naprawdę widział bardzo głęboko. Widział w twórczości ludowej, widział w poezji japońskiej, starożytnej, widział u romantyków również. Więc ta pierwotność ptaków jakoś była wpisana w jego taką, mam wrażenie, kondycję. No i ja specjalnie przeczytałem ten fragment, dlatego żeby pokazać ten kontrast, który jest w tym wierszu Równanie Serca. Przecież tam jest jakaś taka scena batalistyczna, scena jakiejś rewolucji, jakiegoś przewrotu, powietrze uduszono sztandarami i tak dalej, i tak dalej. I pada to pytanie, kim jestem? Pytanie, a po której stronie ty jesteś? A czy ty jesteś też tym zbuntowanym? Czy ty jesteś po stronie tych, którzy bronią ładu? Zdeklaruj się. I odpowiedź, jestem wygnańcem ptaków. Czyli w zasadzie też możemy to rozumieć jako taką przenośnię, autoprzenośnię właściwie, czyli Przybosz, tak jakby ten wygnaniec w pewnym sensie też poetów, no bo mimo tego, że on realizował program awangardy, to z drugiej strony był z pochodzenia, był z rodziny chłopskiej i później zresztą w jednym z wywiadów tuż przed śmiercią powiedział, że te pejzaże, które on widział jako chłopiec, one stały się dla niego takim metrem, który on później przykładał do wszystkich innych pejzaży. Czyli jakby ta pierwotność wciąż w nim była, mimo że się od niej odwrócił, idąc do miasta, pisząc o tych ludach, o tym ludzie pracującym. I jakby w tym momencie on się staje też w pewnym sensie wyrzutkiem tej awangardy. Tak, tak, tak. No, zauważmy, że on jakiś taki, on się urodził w takiej miejscowości Gwoźnica i nazwał kolebką swoich oczu widok, który zapamiętał stamtąd, który tam trwa. No i on jednak połączył w swojej twórczości i ten jakiś szczyt Patra, o którym pisze w Gwoźnicy i katedrę Notre Dame, którą opiewał, i Tatry. Dzięki temu, że był wygnańcem, to właściwie objął bardzo szerokie spektrum doświadczenia. Wygnańcem, czyli zakorzenionym w jakiejś troszeczkę innej rzeczywistości i niezakorzenionym tak głęboko nigdzie. No tak, ale jeżeli też mówimy o języku Przybosia,
to właściwie oprócz tego, że realizował właśnie ten program awangardy, to właściwie Przyboś cały czas trzymał się jednego kursu. On nie zbaczał. Oprócz dwóch tomów, czyli Równanie serca i Pióro z ognia, właściwie wszystkie jego tomy realizują ten jego zamysł, o którym już wspomniałeś, czyli minimum słów. Też to spiętrzenie metafor, które jest tak charakterystyczne dla Przybosia, on cały czas konsekwentnie za tym podąża, więc jakby to bogactwo doświadczeń na dobrą sprawę nie ma przełożenia w jego poezji. Myślę, że ono ma przełożenie na zasadzie bardzo szerokiego właśnie spektrum doświadczenia i doświadczenia, które on próbuje opisać. Jednak no, ta poezja jest pełna konkretu. Aż do bólu momentami. Prawda? Z jednej strony ona jest szalenie zmetaforyzowana, a z drugiej strony ona jest przepełniona jakimiś szczegółami, rzeczami. To jest poezja pisana bardzo blisko życia. Tylko życia właśnie opisywanego w jakiś taki sposób bardzo, bardzo charakterystyczny, bardzo oryginalny. Znaczy ja bardzo się cieszę, żeśmy zaczęli od tego Wygnańca ptaków, natomiast no, trzeba powiedzieć też, dlaczego my tego Przybosia przypominamy tutaj. To jest poeta, który jest chyba dość głęboko, powiedziałbym nawet, zapomniany. I myślę, że niesłusznie. Myślę, że jak spojrzymy na półkę z poezją w bibliotece, to zobaczymy ogromny jakiś tom Jeremiego Przybory, zobaczymy Poświatowską na P. Patrzę na półkę, gdzie nie ma Przybosia. No, Przyboś jest, tylko te wydania Przybosia są bardzo stare niestety. Tak, one są w magazynie. Natomiast to jest tak, że wielki taki adwersarz Przybosia i trochę jego uczeń i trochę jego młodszy kolega Tadeusz Różewicz napisał takie niesamowite o nim zdanie, które znalazło się w takim przedmowie do publikacji ich korespondencji w jednym z czasopism literackich. Napisał po prostu krótko. Przyboś był jednym z największych poetów europejskich XX wieku i wielkim odnowicielem poezji polskiej. Odnowiciel z wielkiej litery. To jest oddanie mu tak naprawdę chyba tego, kim był. Czy on się może mniej podobać albo bardziej, on może trafiać albo nie. Natomiast to jego znaczenie obiektywne, nawet nie subiektywne, nie dla nas jako czytelników, jest po prostu absolutnie jednoznaczne. To jest człowiek, który bardzo konsekwentnie walczył o zrealizowanie jakiegoś takiego swojego estetycznego ideału i mam wrażenie, że w zadziwiająco wielu wierszach mu się to udało. W ogóle określał te swoje wiersze, jakby może utworzył, nie jestem pewna, czy to on, czy to któryś z jego krytyków, Edward Balcerzan na przykład, utworzył takie pojęcie sytuacji lirycznej. I zastanawiam się, na ile to jest tożsame z przeżyciem estetycznym. Jakby czy ta sytuacja liryczna, bo też trzeba dodać, że te wczesne wiersze Przybosia i późniejsze trochę też, one są rzeczywiście pozbawione wrażliwości. One nie są, to nie są wiersze liryczne, one są takie twarde. Czasami aż zęby bolą, jak to się czyta i to po prostu zgrzyta, mimo że są formalnie naprawdę świetnie dopracowane. A tutaj sytuacja liryczna, czyli coś, co jakby przeżywam wewnątrz siebie, coś, co mnie dotyka, jakby trochę mi się nie pokrywa z tą poetyką Przybosia, taką właśnie twardą i zgrzytającą. I zastanawiam się, gdzie tu jest powiązanie jednego z drugim. No to jest rzeczywiście jakaś taka trudność, z którą chyba wszyscy czytelnicy jakby wychowani na takiej tradycyjnej poezji, przepraszam, mają do czynienia. Tutaj możemy wspomnieć tę słynną pocztę literacką w Skamandrze.
bo Przyboś nam pasuje do Skamandrytów też dlatego, że debiutował w czasopiśmie Skamander, natomiast oni wydrukowali mu wtedy 21-letniemu poecie wiersz, natomiast on im przesyłał jeszcze wiersze i tam była jakaś taka rubryka poczty literackiej, gdzie pojawiła się taka uwaga Jul Przyb, zadziwiająca metaforyka, ale brak panu uczuć. Brak wrażliwości, brak tak, coś takiego. Tak. Ale prosimy o następne wiersze. I to jest tak, po prostu to prawdopodobnie Grydzewski napisał. On dał jakąś taką definicję tego, kim Przyboś już po prostu został. Ja myślę, że on trochę, że Przyboś trochę za bardzo sobie wziął do serca te zasady wypracowane przez awangardzistów, czyli to oddalenie od emocji i uczuć. I to też zresztą widać w krytyce Kasprowicza, której Przyboś dokonał w latach bodajże 30. I była to krytyka właściwie miażdżąca Kasprowicza i nawet później Piper w pewnym sensie się go wstydził, bo tłumaczył się za swojego młodszego kolegę i jakby próbował tego Kasprowicza gdzieś tam przywołać, oddać mu sprawiedliwość, że owszem, to jest inna poetyka niż my, że oczywiście świetna forma, ale to nie nasza bajka. Natomiast mam wrażenie, że Przyboś troszkę się później jednak opamiętał. On stwierdził, że rzeczywiście niesłusznie tego Kasprowicza ocenił i sam troszkę później zaczął więcej tej wrażliwości w poezję wkładać. Aż właściwie stał się poetą ekstatycznym. I to, bo to jest taki awangardzista, który będzie pisał wiersze o księżycu, będzie pisał wiersze o zachodzie słońca, napisze 20 wierszy pod tytułem Wiosna. On o tej wiośnie zresztą powiedział w jednym z wywiadów, że to był dla niego taki moment przełomowy, że on na wiosnę się zawsze budził, że zima była dla niego martwym czasem, kiedy on nie pisał i nie tworzył, natomiast wiosna była dla niego taką eksplozją natchnienia. I rzeczywiście jest autorem 20 chyba kilku wierszy pod tytułem Wiosna, do których dopisywał rok, w którym ten wiersz powstał. Jest wiersz Wiosna 1970, niedługo później zmarł Przyboś z przeczuciem śmierci. Jest wiersz z tego 70 roku, który się nazywa Bez wiosny, bo ta wiosna przyszła jakoś późno. To jest jakaś scenografia uczuć jednak. Ja nie wiem, czy uczuć. Mi się wydaje, że może bardziej taki powrót do pewnej pierwotności związanej z naturą. Tak jak ludzie pracujący na roli na wsi byli związani zawsze z cyklem przyrody, tak samo Przyboś to w pewnym sensie kontynuował. W momencie, w którym się zorientował, że to chłopskie pochodzenie jakby jest pewnym rodzajem jego natchnienia, że to jest po prostu jego dar, jego tożsamość, że on się z tego nie ucieknie od tego. I w tym momencie zaczął po prostu tworzyć, to też są wiersze zatytułowane Jesień. Jest jesień 39, przepraszam. I jakby ten cykl przyrody on sobie coraz bardziej uświadamiał i tej przyrody było też później coraz więcej, więc myślę, że to też się z tym trochę wiąże. Tak, no najwspanialsze wiersze o lesie wyszły moim zdaniem spod pióra właśnie Juliana Przybosia. On miał taką, Jerzy Kwiatkowski napisał taką, wymyślił taką metaforę agrarna wyobraźnia. Są pisarze, którzy mają taką agrarną wyobraźnię, mają taki bardzo głęboki związek z ziemią, z naturą, z kołowrotem pór roku. I to absolutnie Przyboś się tutaj wpisywał w to. Zresztą no on tak na ten etos chłopski też, mam wrażenie, nawet się nieco snobował, bo się pisał, że pracuje głębokoorną mową. Tak, bo dla niego poezja to też była praca na roli i on był takim w pewnym sensie rolnikiem języka, ale też chciałam zauważyć, że ta przyroda często, zwłaszcza w tych wierszach, które powstały po śmierci Marzeny Skotnickiej, czyli jego
Tak, Scott Nicówny, czyli jego pierwszej narzeczonej, takiej chyba z takich młodzieńczych lat. Ona zginęła w Tatrach, była taterniczką i gdzieś tam spadła po prostu w przepaść. I ta przyroda tatrzańska, ona jest zagrożeniem, ona jest wrogiem, bo zabrała mu miłość, więc to też nie jest tak, że on jest takim admiratorem wielkim tej przyrody. On też widzi, że to jest duże niebezpieczeństwo. No ale on się do niej zbliża. Ty mówisz o takim młodzieńczym wierszu. Ja mam w takiej swojej antologii prywatnej wiersz o spacerze starca po lesie w głąb las 2. Tak, ale też do tych wierszy o Tatrach i Marzeny Skotnicówny, on wraca przed samą śmiercią. W tych dwóch chyba ostatnich tomach są wiersze poświęcone, czyli on jakby ciągle tym żyje. Tak samo zresztą ten las, o którym mówisz. Pierwszy wiersz zatytułowany W głąb las pochodzi z 30 roku. Później w czasie II wojny światowej Przybyś opublikował dwa tomy wierszy i w jednym użył pseudonimu w głąb Leski, czyli jakby to pójście w głąb lasu gdzieś tam cały czas w nim było. No i później wrócił, tak jak mówisz, na stare lata do tego lasu. Tak, on się zbliżał do niego. Tam jest taka fraza, a kukułka nie ustaje, kuka w dębie za przyszłej trumnie. I to jest to poczucie takiego, no nie wiem, proszę Państwa, ja powiedziałem ten fragment i przeszły mnie dreszcze. I to jest, przyznam się do tego, to jest po prostu wielka poezja. To jest coś takiego, co bardzo trudno jest zdefiniować. Wydaje mi się, że Przybyś to absolutnie rozumiał. I też rozumiał to w taki sposób właśnie, że to ma być coś, co obejmuje wszystko, co człowieka jakoś wyjmuje z tej rzeczywistości. On twierdził, że jest taka metafora, która może skończyć świat. Oczywiście świat rozumiany jako cierpienie, konieczność, jakieś więzienie i na chwilę zacząć jakiś świat inny. No on zresztą tego typu gra. On tę metaforę o kończeniu świata w pewnym sensie urzeczywistnił w tym tomie Równanie serca. To jest tom, który Arthur Sandauer określił jako figurę eksplozyjną. Czyli to są wiersze, w których ciągle coś eksploduje. Nie wiem, trawnik wybucha kwiatami, eksploduje zorza, eksplodują słoneczniki. Ale w tym tomie też się pojawia taki cień katastrofizmu. Tylko to jest trochę inny katastrofizm niż ten u Czechowicza na przykład. To jest taki katastrofizm radosny. On się bardzo cieszy, że to wszystko eksploduje. On się cieszy, że ten świat ulegnie unicestwieniu, że to wszystko zostanie zrównane z ziemią, bo to będzie powód do tego, żeby stworzyć coś nowego. I tu chciałabym nawiązać do kilku paradoksów, które mnie w Przybosiu uderzają, bo ja nie wiem, co to znaczy nowy ład według Przybosia. Przybyś mówi o tym nowym ładzie właśnie w tym tomie, natomiast on konsekwentnie powraca do starego ładu, do tego, co było. Nawet po wojnie, tu pewnie dotkniemy później tego sporu z Różewiczem, natomiast po wojnie ten ład dla Przybosia miał być tym samym ładem, który był przed wojną. Więc właściwie wprowadzenie nowego ładu to jest zrównanie wszystkiego z ziemią i postawienie tego samego, co było od nowa. Wydaje mi się, że to zdanie trzeba jednak rozpatrywać tak skrajnie metaforycznie. Czy Przybyś był akurat po wojnie wielkim zwolennikiem zupełnie nowego ładu? Całkowicie, no to prawda, chociaż to też nie jestem pewna, na ile to było szczere. No właśnie, zaraz zejdziemy na ziemię, proszę Państwa. Proszę się nie obawiać już za chwilę na tę ziemię. Natomiast Przybyś był też autorem takiego zdania, że świat się ciągle kończy i ciągle zaczyna na nowo. Wydaje mi się, że ten nowy ład to jest właśnie, to jest jakby podtrzymywanie trwania świata, który poddaje się ciągle zmianom. I owszem, no,
ten świat powinien być taki, jaki był. Stół powinien wyglądać tak jak stół. Szklanka powinna mieć kształt szklanki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj on absolutnie był zwolennikiem tradycyjnego świata. Natomiast trzeba go robić. Ale też mówiąc nowy ład, mam na myśli pewną estetykę, którą Różewicz chciał wprowadzić od nowa. Znaczy Różewicz stwierdził, że po wojnie musimy mieć nową estetykę, natomiast Przybysz tak jakby konsekwentnie ciągnął to, co było przed wojną. Jakby ta wojna po prostu, nie wiem, spłynęła po nim, jakby to nie miało miejsca. I to mi się wydaje dość paradoksalne, bo no, wydarzenia wojenne jednak zupełnie zmieniły postrzeganie świata, zmieniły, nie wiem, podejście do cierpienia, zmieniły pojęcie pracy i wszystkiego. Natomiast Przybysz tak jakby przeszedł po prostu nad tym, dalej pisząc taką samą poezję. Myślę, że to w jego przypadku, oczywiście abstrahując od takiej absolutnej wierności samemu sobie i swojemu językowi, swojej poetyce, swoim, użyjmy tego słowa znowu, no cóż, uczuciom. To jest też jakiś wybór etyczny. To jest coś takiego, co widać bardzo dobrze w tym tomie Ocalenie Czesława Miłosza, gdzie jest cykl Głosy biednych ludzi, który no, w polskiej poezji może w ogóle najdoskonalej opisuje wszystkie powody, aby wojnę traktować jako traumę, która no, skaziła wszystko. Tak, biedny chrześcijanin patrzy na getto, jest o tym. Campo di Fiori jest o tym. Pieśni Adriana Zielińskiego są o tym, że nie można być poetą po wojnie. Jaki ty mądry jesteś, Adrianie, że tobie jak dawnemu chińskiemu poecie wszystko jedno, co jest, jakie tysiąclecie, patrzysz na świat i uśmiechasz się. To jest ironia. Nie można patrzeć na świat, nie można być jak chiński poeta. A potem Miłosz obok pisze ten świat, poema naiwne, który ocala świat, który przedstawia świat jako zupełnie inny, nieskażony. I w końcu sam chyba też uważa, że to jest kierunek, w którym powinna iść poezja. Do Tadeusza Różewicza pisze: zgodne w radości są wszystkie instrumenty, kiedy poeta wkracza w ogród ziemi. Ziemia czeka na niego, prawda? Więc Przybysz wkroczył w ogród ziemi. Wojna się skończyła, a on znowu wszedł z tą głęboko orną mową i po prostu zaczął ten świat uprawiać. I mi się wydaje, że nie dlatego, że nie rozumiał konsekwencji. To jest tak, że nie wiem, na przykład można w jego tekstach autobiograficznych znaleźć jakieś takie no, nieprawdopodobnie głębokie i prawdziwe, tragiczne wręcz wyznania na temat tego, że właśnie zlikwidowano getto. Ja to przeczytałem i zastanawiam się, dobrze, ale to 42 rok, zima. O jakim getcie on mówi? Gdzie on to pisze? On miał na myśli getto warszawskie i wcale nie będąc w Warszawie, będąc bardzo daleko od Gwoźnicy, to jest po prostu człowiek, który czuł to, co się działo. To jakoś na niego też promieniowało. No, zresztą pisał później wiersze, w których jakby próbował znaleźć sens śmierci tych żołnierzy podczas wojny i pisał, że oni umarli, a my zuchwale żyjemy. I to zresztą jest kolejna taka trochę dla mnie niejasność przybosiowa, ponieważ on się spierał z Różewiczem, znaczy krytykował Różewicza, natomiast jakby był też, Przybysz był też daleki od metafizyki, właściwie w ogóle jej nie uznawał, nie było tam metafizyki.
Natomiast na przykład właśnie w tym wierszu to szukanie sensu śmierci tych żołnierzy to jednak jest metafizyka. Więc z jednej strony mówił, że nie, że metafizyki nie uznaje, ale z drugiej strony brnął w to. Czy to był na pewno poeta taki areligijny i antyreligijny? Jeśli rozumiemy religię jako właśnie jakąś taką kulturową, kulturowy konstrukt, kościół, katolicyzm, on był, to był całkowicie nie jego świat. Ale są też nawiązania chociażby formalne w niektórych jego wierszach, tam gdzie on na przykład kształtuje wiersz na Zdrowaś Mario, czy Ojcze Nasz, jakby bierze przykład z ale tych... Ale to jest forma trochę tak jak piosenka ludowa, coś tak, takiego. Ale jakby też pojawia się u niego pojęcie Boga w dwóch kategoriach. Jest Bóg pisany dużą literą. Trzeba też jakby uściślić, że to jest zawsze Bóg pracy. To nie jest Bóg jako transcendencja, to jest ten Bóg, który jest pracą właściwie. Jest też Bóg z małej litery, który właściwie pojawia się w podobnym kontekście, więc jakby to nie jest tak, że on zupełnie się od tej religii odgradza. Ona gdzieś tam jest i on widzi, że ona jest i mam wrażenie, że on ją toleruje. I być może chciałby podążyć w tę stronę, ale chyba nie umie. I być może to go właśnie drażniło w Różewiczu. To przejście do metafizyki. Ja troszeczkę inaczej to widzę. Powiem szczerze, ja widzę tak, że on był całkowicie areligijny albo nawet antyreligijny, bo jego wypowiedzi takie publicystyczne były po prostu w takim wulgarnie ateistycznym tonie utrzymane, typu religia opium dla ludu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja widzę bardzo dużo metafizyki w jego rozumieniu słowa, w jego rozumieniu sensu poezji, w jego patrzeniu na świat właściwie. Ale mówisz o tej późniejszej poezji. Myślę, że między wczesną poezją a późną dużo się zmieniło, natomiast ta zasadnicza zmiana to jest to, ta ucieczka z miasta. Troszeczkę inny stosunek do cywilizacji, ale tam nie było takiej zmiany, żeby on stał się metafizykiem, którym nie był nigdy. Myślę, że to w nim było zawsze, no, ten stosunek do słowa był zawsze. No to skąd w takim razie krytyka Różewicza? No to powinniśmy przejść właściwie do... Jeszcze tylko dodam, że te pierwsze wiersze Różewicza Przybosz określił jako piękne, socjalistyczne wiersze. Więc to nie jest tak, że on od razu był nastawiony negatywnie do Różewicza, chyba że to była taka ironia, której ja nie rozumiem. On przede wszystkim patronował jego debiutowi w Odrodzeniu. Uważał go za najzdolniejszego młodego. Zaprzyjaźnił się z nim, chodził z nim po górach. Podobnie z Jeredyńskim zresztą było. Tak, tak, tak. I z Kornelem Filipowiczem też był w takiej bliskiej wtedy relacji. Natomiast Przybosz miał do innych poetów bardzo taki interesujący, skomplikowany stosunek. Ja myślę, że Różewicz to dobrze ujął, pisząc, że to był jeden z największych poetów europejskich XX wieku, bo po prostu ci wszyscy inni młodzi to byli jednak dla niego dużo mniejsi. I on na przykład pisał do nich takie motywacyjne wiersze nawet, gdzie się powtarza taka fraza, jest taki wiersz, w którym się powtarza taka fraza: czytam wasze słabe wiersze. Ale ja jestem absolutnie przekonany, że te słabe to takie pisklątka, które tam zaczynają dopiero kwilić. I w gruncie rzeczy to było takie czułe w jego przypadku, te wasze słabe wiersze. Wyka napisał zresztą, że każdy poeta krytyk mierzy wszystkich swoją miarą, więc tutaj jakby Przybosz się w to wpisuje. Zresztą z tego, co czytałam, to większość młodych bała się krytyki Przybosia. No bo on był strasznie dogmatyczny i był taki bardzo autorytarny.
Natomiast no, dlaczego Różewicz jednak z dystansem do niego podchodził? No, jeśli on go chwalił, mówiąc, że pisze takie socjalistyczne i słabe wiersze. I mówił to tak czule. No, to też ciekawe swoją drogą, to pójście Przybosia w ten socjalizm. To jest rzecz, która też mnie zdumiewa, bo jeżeli popatrzymy na to, Przyboś kiedyś gdzieś zapisał wiersz, zapisał słowa Iżykowskiego, który powiedział, że nikt mu nie imponuje. I Przyboś uznał to za takie hasło, które świadczy o dojrzałości poety. Poeta, który mówi, nikt mi nie imponuje, jest dojrzałym poetą, tworzy dojrzałą poezję. I jakby wyzwala się z tych wszystkich prądów, ideologii, z tego wszystkiego. Natomiast no, Przyboś jakby sam poszedł w to. Był pierwszym prezesem Związku Literatów Polskich, czy Związku Zawodowego Literatów Polskich najpierw. Później pracował w biurze propagandy i jakby sam jakby uczestniczył w tym, co się działo. Co prawda nie pisał wierszy poświęconych ud do Stalina. Chociaż podobno się pojawiło jego wspomnienie po śmierci Stalina, ale nie wierszowane, nie wiersz. Jakby to jego pójście, zastanawiam się, czy to nie wiązało się trochę z tym, że Przyboś bał się, że zostanie zapomniany i odtrącony, jeżeli nie wejdzie w tę ideologię. Czy to nie było trochę tak, że no, Przyboś był jednym z nielicznych poetów, który pisał, objaśniał swoje wiersze, objaśniał, jak tworzy rymy, objaśniał, jak je czytać formalnie. To jest w ogóle rzadkość, wielka rzadkość w poezji. I mam wrażenie, że po prostu ta jego megalomania, nie bójmy się użyć tego słowa, co jest zresztą megalomania, jest konieczna do istnienia w świecie kultury, dla twórcy, że ta megalomania jakby kazała mu pójść w tę ideologię, że jakby chciał w to wejść. No to ja będę trochę jego adwokatem, bo oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym on był bardzo jednoznacznie określony lewicowo. I tutaj on sobie nie musiał niczego dopisywać. Więc takie miał poglądy. On, jeszcze nie wspomniałaś o dwóch faktach. To był chyba najważniejszy polski pisarz, który wstąpił do Związku Pisarzy Radzieckich Ukrainy w Lwowie. Gdzie byli tacy, którzy no, strasznie ucierpieli, dlatego że nie chcieli tego zrobić. On, mam wrażenie, że zrobił to bez jakiejś takiej wielkiej, bez wielkiego hamletyzowania. Był członkiem PPR-u, a potem PZPR-u. Przy czym do 58, do tak, to, Węgier. To jest kolejna rzecz, tak, o której tak. Chciałam wspomnieć. Natomiast ja to biorę, że tak powiem, na ucho. I kiedy w tych jego wiosnach pojawia się maj, to dla niego rzeczywiście no, trzecie, czwarte skojarzenie z majem to jest 1 maj. I tak będzie do śmierci. U niego to jest święto robotników. I u niego to jest w jakimś jego krwiobiegu, w jego takim świecie wartości. Nie sądzę, że te rzeczy, które on robił koniunkturalnie. Natomiast oczywiście nie wiem, jak to było z tym Lwowem, na ile to też nie działał tutaj jakiś strach. Natomiast no, chyba nie po to, żeby nie być zapomnianym. On, tak jak wielu twórców, jednak włączył się w budowanie tej rzeczywistości powojennej, zachwycony tym awansem, który następuje w Polsce Ludowej. We Lwowie już jako ten pisarz radziecki właściwie przygotowywał uroczystości mickiewiczowskie. Czytałem
taką mowę, którą on wygłosił, otwierając te uroczystości. Nie ma tam grama ideologii. Jest fantastyczne, bardzo głębokie określenie znaczenia Mickiewicza dla świata. No więc pytanie, po co w tej ideologii brał udział w takim razie? Tym bardziej, że wspomniałeś o 56. Jakby to rozliczenie Przybosia z komunizmem nastąpiło dosyć szybko, bo w 58, czyli 2 lata po wydarzeniach na Węgrzech, wystąpił z partii, a chyba w tym samym roku napisał taki poemat, manifest trochę, w którym bardzo krytycznie się, prawdę mówiąc, mnie nawet zdumiały te słowa, gdzie on pisze, że kulturę w PRL-u tworzy Dulska, czyli jakby zarzuca to działanie na własną korzyść ludzi, którzy zarządzają kulturą. No to są słowa bardzo ostre, jakby no niedopuszczalne oczywiście wtedy i ze zdumieniem je czytam w tym poemacie Przybosia. Zresztą on sam siebie tam bardzo ostro osądza. Mówi o sobie wprost, że po prostu poszedł w to, że jakby można wręcz odczuć, że on się tego wstydzi. Więc to jest zdumiewające, że on w to wszedł, mimo że tak tak szybko wyszedł z tego. To jest, wydaje mi się, że w tej frazie otwierającej równanie serca coś z tego jest właśnie. To powietrze uduszono sztandarami, pod wszystkie triumfalne bramy zbuntowani podkładają dynamit, kim jestem, wygnańcem ptaków. On rzeczywiście nie pasuje do pewnych rzeczy, natomiast no, istniał w nich. Jest to jakaś taka dwuznaczność, którą bardzo trudno jest wytłumaczyć. Może przejdziemy teraz do tego sporu z turpistami? W ogóle Przyboś jako polemista już nam się... Możemy jeszcze rozmawiać? Przyboś jako polemista już nam się parę razy pojawił, nawet jako polemista z samym sobą. No to mu się bardzo często zdarzało zresztą. Tak. Natomiast on napisał zresztą taki artykuł pod tytułem Radość sporu. I on był rzeczywiście człowiekiem, który bardzo lubił włożyć kij w mrowisko, sprowokować, wydać jakiś taki sąd, który byłby ostry, pryncypialny. I mam wrażenie, że trochę zapominał, w jakiej rzeczywistości istnieje i kim jest. Że on jest jednak tym ważnym Przybosiem w państwie, które no nie jest tak zupełnie wolnym krajem. I jeśli napisze o kimś, że jest beztalenciem, to może mu nie będą chcieli w wydawnictwie państwowym wydać książki. A on tego nie brał pod uwagę, nie chciał tego. Chciał, żeby ta osoba po prostu, nie wiem, odpowiedziała mu coś, zastanowiła się nieco nad istotą poezji przy tej okazji. I tak, na pewno nie chodziło mu o to, żeby komukolwiek zaszkodzić. Więc on tak działał takim trochę, jakąś taką trochę laską, tak zupełnie nie biorąc pod uwagę tych realiów. No właśnie, bo to wkładanie kija w mrowisko i te wszystkie polemiki i dyskusje, które Przybyś podejmował, mi się wydaje, że to była trochę może taka nie do końca jego uświadomiona misja, chociaż chyba uświadomiona, bo on później powiedział, mam na myśli, że to było jego kontynuowanie pewnej tradycji. On rozumiał tradycję w taki sposób, nie to, co ja biorę z tradycji literackiej, tylko to, co ja do niej dodaję. I te polemiki to było właśnie to, co on dodaje. To, że tak często w swojej poezji powołuje się na romantyków, mnóstwo cytatów ze Słowackiego, wręcz w ogóle odniesień, kopiowanie niektórych fraz z Mickiewicza. Jego bogiem był Mickiewicz. Tak. Kopiowanie też tej formy wiersza, jak u Norwida, to wszystko jest w pewnym sensie, można to czytać jako plagiat, ale myślę, że to jest jednak pewna dodana wartość, bo Przybyś tam dodaje swoją myśl.
to, że u Mickiewicza jest wóz, który się nurza w zieloności. U Przybosia też jest wóz, który się nurza w zieloności, ale to jest inny wóz. Ten wóz jedzie latem przez wieś i on ma już inne znaczenie. I to odniesienie, ono nie jest tam przypadkiem. To nie jest taki banał, jak się wydaje. I myślę, że to rozumienie tradycji u Przybosia jest zresztą bardzo ciekawe, że on dodaje coś od siebie. Być może to ten jego krytycyzm wobec młodych, to była właśnie taka próba uderzenia ich i pokazania im, że włóżcie coś od siebie. Nie kopiujcie z mistrzów, tylko dodajcie coś do nich. No, przede wszystkim opublikował tę taką kontrowersyjną odę do turpistów, która nie była dobrym wierszem, natomiast ona była wierszem dobrym w sensie takiej wierszowanej polemiki. I takiej polemiki nieco wyostrzającej pewne rzeczy. I tutaj rzeczywiście zaatakował antyestetyzm młodych poetów. Tutaj do tego, tam najwięcej jest do Grochowiaka niestety w aluzji, ale i Białoszewskiemu się dostało i Różewicz się poczuł tym dotknięty. I Ledyński też. Tak, natomiast tam chodziło generalnie o to, że on uważał, że to jest szalenie tanie. Ta taka przewrotka, że piękne to jest złe, a brzydkie to jest dobre. Podobnie zresztą się wypowiadał jakby w odniesieniu do futurystów 20 lat wcześniej. Tak, że to jest po prostu taki wynalazek, który jest banalny i pójść w tę stronę to jest pójść na łatwiznę, a pójść w tę stronę jeszcze z jakąś arogancją odkrywcy, odkrytych Ameryk, to jest właściwie śmieszne. Po poezji baroku, tam Baka się pojawia, pisze Przybosz, pięknie nie zbrzydniesz niż Baka. On uważał, że już wszystko to zostało zrobione, że to jest wtórne, że to jest po Baudelaire, po Bace, po Beckecie, po prostu jakieś potworne zawracanie głowy. No i przede wszystkim jakieś zawracanie takiego pewnego rytmu rozwoju poezji. Ale nie chodziło mu o to, żeby ich zniszczyć, tylko chodziło mu o to, żeby zastanowili się nad sobą ci poeci, którzy piszą takie słabe wiersze. Dobrze, że Wojaczka nie czytał. No tak, ale z tego manifestu się nie wycofał. Tak jak się wycofał z krytyki Kasprowicza, tak z tego się nie wycofał. Nie. On do końca tak właśnie widział te sprawy. Natomiast prostował wszelkie jakieś takie supozycje, że to jest niechęć indywidualna do któregoś z tych poetów. I to mam wrażenie, że oni też rozumieli prawo starego już dosyć mistrza, choć no, i miał taki starszy marudzący pan. Tak, wtedy. Starego mistrza do tego, żeby widzieć sprawę inaczej. No i przede wszystkim poeci tego pokolenia też napisali kilka manifestów dzięki niemu. Bardzo, bardzo udanych. I Redyński między innymi. Tak, bardzo udanych. Odezwał się Antoni Słonimski wierszem o swojej wizji poezji. I nagle rzeczywiście w 1962 roku po odzie do turpistów była dyskusja o tym, co to jest poezja. Na czym to polega. Bardzo ekskluzywne to było. I Przybosiowi zawdzięczamy ten fakt. Natomiast najdelikatniej się chyba wypowiedział Różewicz, który właściwie skomentował ten wiersz
bo tam jest ten taki zarzut, że oni ocaleli z wojennych zniszczeń, a nie ocaleli z pokojowych i że są tacy pesymistyczni i tacy czarni i tak dalej. Różewicz tylko westchnął, jakie to dziwne, że ci awangardziści są tacy optymistyczni. I rzeczywiście to jest taki jakiś niezwykły paradoks, że jak się jest awangardzistą, to wierzy się w przyszłość. To myśli się o przyszłości. To się jest pełnym i właściwie się też wierzy w siły kreacyjne, wierzy się w mnóstwo rzeczy, w których taki klasyczny modernista, który nie wierzy. No właśnie, jakby w kontekście tego kreacjonizmu wspomnieliśmy już o tym tomie Równanie serca, który był takim przełomem i mamy jeszcze czas? Był takim przełomem i to było właśnie to, o czym wspomniałam, zrównanie świata i wykreowanie czegoś nowego, ale po tym tomie Równanie serca wyszedł drugi tom, Pióro z ognia. I dla mnie to jest dla mnie przełomowa, jakby przełomowy tom w ogóle. To jest tom z lat 30., ale on jakby i dzisiaj jest czymś naprawdę nowatorskim, ponieważ Przybość właściwie mogłabym chyba tak powiedzieć, upraszczając to nieco, próbował zapisać wiersze prozą, zachowując jednak rytmikę. I to Artur Sandauer określił to prozowierszem, prozopoezją. To właściwie są prozy, to są miniatury poetyckie, które w tamtych czasach, w latach 30., no właściwie znaliśmy Daniela Harmsa, który pisał podobne bardziej w duchu futurystycznym, i Roberta Walzera, który w latach 20. stworzył mikrogramy, ale na gruncie polskim czegoś takiego wtedy nie było. I ten Przybość właśnie z tych miniatur, myślę, że też jakoś troszkę inspirowanych współpracą z Władysławem Strzemińskim, bo to są bardzo plastyczne obrazy, bardzo takie. Czyta się to tak, jakby się patrzyło na obraz. Tam są opisy pewnych zdarzeń, które mogłyby się wydarzyć na obrazie. I ten Przybość jest naprawdę zachwycający. I trochę żałuję, że on tego nie pociągnął, tej poetyki, że on później napisał później jeszcze kilka takich miniatur, ale one już gdzieś tam są rozproszone. Natomiast to jest naprawdę fantastyczne. I myślę, że właśnie w tym tkwi wielkość Przybosia, że on umiał tym językiem operować w sposób naprawdę niebanalny, niebagatelizując go. Tylko chyba troszeczkę się bał, nie wiem czego, nowatorskości, przekroczenia pewnej formy. Nie wiem czego się bał, czy w ogóle się bał, czy może po prostu nie chciał brnąć w taką formę, która no właściwie nikt inny tego nie robił. Myślę, że u niego się jakby też pewne rzeczy tak dosyć nagle kończyły. Tak, bo to był taki zapłon właściwie, tak, to się tak, zapaliło i zgasło. Tak, tak, tak. To też jest, powiem jak Różewicz, to też jest cecha awangardzisty, że traci zapał do pewnych swoich wynalazków, które taki, powiedzmy, awangardzista mniejszy już by przez całe życie tutaj to poletko, prawda, uprawiał. Natomiast no, on poszedł dalej, poszedł jeszcze inne miejsce. No też wspomniałeś o tej takiej prozie poetyckiej. On jest też niesłusznie zapomnianym wielkim eseistą. Tak, tak, tak. Zwłaszcza te eseje o Mickiewiczu, o romantykach tak, są niesamowite. Czytając Mickiewicza, to są najważniejsze rzeczy, jakie powiedziano o jego poezji. To też myślę, że ważne było to, że to poeta pisał o poecie. To nie był krytyk, który pisze o poecie, tylko oni jakby pisał o Mickiewiczu z podobnego poziomu. I z absolutnym entuzjazmem, natomiast no rzeczywiście z podobnego poziomu jakby rozumienia rzeczy. Tak, ale on uważał, że Mickiewicz był Bogiem. On uważał, że a on był takim, pisał tak trochę jak jego apostoł. I na przykład mnie szalenie jakoś tak zaskoczyło takie zdanie, bo on był człowiekiem pełnym entuzjazmu.
I w tym, jak on pisze o Mickiewiczu, to na przykład widać, jak się tak nakręca ta taka spirala entuzjazmu i zachwytu. I jest to coraz gorętsze, coraz takie bardziej płomienne. I w końcu dochodzi do takiego momentu, gdzie on mówi, pisze, że poznałby wiersz Mickiewicza po jednym słowie. I to jest już po prostu przybość. I on oczywiście marzy o takim słowie, że on napisze takie słowo, po którym ktoś byłby w stanie poznać jego wiersz. To już jest to pisanie o sobie trochę. Jakie twoim zdaniem to by było słowo? Wiosna. Tak. Ja bym chyba powiedziała, że pożar. Bo chyba musimy kończyć, a ja bym chciała tylko jeszcze wspomnieć, że mi się trochę marzy jakby taka nowa edycja Przybosia, bo wydaje mi się, że to jest poeta, który potrzebuje odczytania na nowo. Ostatnie jego jakieś takie opracowania krytyczne to są chyba lata 90., nie wspominając o jakichś akademickich typu prace doktorskie. Natomiast nie wyszło żadne kompleksowe opracowanie uwzględniające pewne narzędzia literaturoznawcze, które mamy dzisiaj. No jednak na przestrzeni tych 30 paru lat, od tych lat 90., 30, dobrze mówię, trochę się zmieniły pewne opcje badawcze i Przyboś chyba tego potrzebuje. Znaczy jest taka antologia o Przybosiu czytanym dzisiaj, ale to jest antologia artykułów i rzeczywiście takiego monograficznego ujęcia tego bardzo nowoczesnego i bardzo współczesnego poety rzeczywiście brakuje. Ale my uzupełniamy ten brak w Lesznie. To znaczy ja myślę, że dobrze, że ta rozmowa się toczy, ponieważ właśnie może gdzieś tutaj ten dyskurs zostanie uruchomiony i rzeczywiście te wydania zostaną wznowione, bo szczerze powiedziawszy, jak wybierałam książki też do tego spotkania, to miałam duży problem, żeby wybrać coś, co jest w całości. A propos tego aspiracji do bycia wieszczem, to taka anegdota jeszcze była po śmierci Żeromskiego i Reymonta, jak rozmawiał właśnie ze swoim przyjacielem z Jalokurkiem, że muszą się teraz zebrać w sobie, ponieważ mają misję do spełnienia, żeby zostać właśnie następcami Żeromskiego i Reymonta. To taka anegdota. I jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. Czy Przyboś... Chodzą mi po głowie erotyki Przybosia. Bo cały czas mówimy o nim w kontekście takiego poety posągowego, emocjonalnie, powiedzmy, gdzieś zamkniętego, niedostępnego. A o tych erotykach się nic nie mówi. A jednak tam jest tyle emocji, tyle uczuć. One są tak piękne, te erotyki, że właściwie w kontekście, co zostało powiedziane w tej chwili, trudno uwierzyć, że to jest autorstwa Przybosia. Może jeszcze takie dwa słowa na koniec o tych erotykach. To byłby dowód na to, że jednak skamandryci się mylili co do braku uczuć w jego poezji, bo rzeczywiście no, one są takim skondensowanym uczuciem. I to niekoniecznie są wiersze erotyczne związane z jakimś, nie wiem, pieszczotą. Takie też są. Oczywiście, tak, zbliżeniem i tak dalej, ale no, ten klasyczny taki korespondujący może trochę z Leśmianem wiersz Odjazd o pożegnaniu jest nieprawdopodobnie subtelnym opisem rozstania, tęsknoty, no ja tylko dodam, że jakby trochę w opozycji do tego, do tej czułości, o której wspomniałeś, rozstania, są też wiersze Przybosia, w których on po prostu w pewnym sensie fizycznie eksploduje jako człowiek w tym uniesieniu. Wydaje mi się, że to był wiersz właśnie poświęcony tej marzenie skotnicównie. Dziękuję. W którym on pisze, że to zbliżenie fizyczne to jest dla niego właśnie taka eksplozja uczuć,
czuć eksplozja jego samego, tego wszystkiego, co jest w nim samym. To jest naprawdę bardzo, bardzo głębokie i to nie jest taki spłycony erotyk poświęcony po prostu samemu fizycznemu zbliżeniu. To jest dla niego, jednak jest tam pewien, pewien element jakiejś takiej duchowości. I to jest jakby próba przymierzenia słowa do pewnych takich rzeczywiście doświadczeń bezsłownych i takich właśnie pierwotnych. Wyszliśmy od tej sfery pierwotnej, ten, do której on się chciał zbliżyć i z którą był jakoś, to też mam wrażenie, tak no, bardzo mocno związany, jakoś mocniej niż... No to, to jakby to też jest pewien rytm przyrody, to zbliżenie fizyczne dwojga ludzi, to jest dla niego też wpisanie w te, właśnie w tę pierwotność taką, którą on wyniósł z tego swojego domu chłopskiego, gdzie jakby wszystko działo się w rytmie przyrody i to, to też jest dla niego pewien element tego życia. No i proszę, i tym sposobem zatoczyliśmy krąg i znowu jesteśmy na, w Małej Ziemiańskiej u Skamandrytów i przy stoliku został nam jeden poeta, Kazimierz Wierzyński i właśnie Kazimierzowi Wierzyńskiemu będzie poświęcone następne spotkanie z cyklu Między Wierszami, na które już zapraszamy bardzo serdecznie. 18 października o godzinie 17 w Bibliotece Ratuszowej będzie ostatnie spotkanie z cyklu Między Wierszami. Zakończymy je właśnie sylwetką Kazimierza Wierzyńskiego. I tutaj z Państwem się żegnam dzisiaj, ale tak właściwie do końca się nie żegnamy, ponieważ Państwo Katarzyna Wójcik i Pan Radosław Romaniuk będą z nami na następnym spotkaniu, będą nam opowiadać właśnie o Kazimierzu Wierzyńskim. Myślę, że to jedna z takich mniej, znaczy najmniej chyba popularny Skamandryta, tak mi się wydaje. No na pewno od strony reportażu i pamiętnikarstwa jest w ogóle nieznany. Głównie w opisach, przynajmniej, no nie wiem, ja tak się spotkałam z takimi określeniami, że najprzystojniejszy, najbardziej cieszący się popularnością wśród pań. Także myślę, że ten wątek pociągniemy następnym razem przy... Panie pociągną. przy naszej rozmowie. Natomiast dzisiaj już kończymy nasze spotkanie. W związku z tym, że to jest przedostatnie spotkanie z cyklu Między Wierszami, dzisiaj mamy taki bonus na zakończenie. Nasze spotkanie będzie podsumowane koncertem w wykonaniu zespołu Zamoroka Band i w ilustracji muzycznej tego zespołu będą utwory poetów, twórców, o których mowa była wcześniej na spotkaniu z cyklu Między Wierszami. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam na koncert i również na następne spotkanie 18 października o godzinie 17 w Bibliotece Ratuszowej. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy.